Halo, hallo, witam was bardzo serdecznie w przepiękną sobotę. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że widać i słychać mnie dobrze. Mamy już kawę, kto nie ma, niech szybko zaparzy. Dzisiaj porozmawiamy trochę na temat rzeczy, które są naprawdę kluczowe i ważne. Nie tylko jeżeli chodzi o hobby nasze, bo hobby jest chyba najlepszym na świecie. Dla części osób jest to sposób na zarabianie także pieniędzy, ale też na spełnienie siebie. Porozmawiamy też trochę na temat naszego rozwoju w czasie. To jest mega ważne i też na temat tego, czy sprawia nam to przyjemność. Ja muszę Wam powiedzieć, że obierając tą ścieżkę prowadzenia kanału na YouTube, dawania wartości ludziom, informacji, moich recenzji, testów, też ścieżki rozwojowej, to była chyba najfajniejsza decyzja, jaką podjąłem. Oczywiście nie było łatwo. Bo e, pracowałem też zawodowo i świetnie mi szło, naprawdę. Byłem na szkoleniach na całym świecie, nieźle zarabiałem i to była fajna rzecz, ale tak naprawdę nie sprawiało mi to e, przyjemności. Jak spojrzę e, z tej perspektywy, którą mam. Teraz i na dzisiaj, dużo ostatnio rozmawialiśmy na temat spraw technicznych, ale żaden dron, którego kupisz, tak, czy go kupisz na 48 lat, czy go zbudujesz sam, nie przeniesie ci frajdy, jeżeli nie spełnisz tych rzeczy, o których dzisiaj powiemy. I chciałem powiedzieć Wam właściwie o trzech rzeczach. Właściwie to są pytania, które można, każdy z nas może sobie zadać, żeby sprawdzić, na jakim etapie jest. Mamy w tej chwili czerwiec, zaczyna nam się czerwiec, był Dzień Dziecka, nie złożyłem Wam życzeń, bo każdy z nas jest dużym dzieckiem, więc wszystkiego najlepszego z tej okazji. To, o czym chciałem powiedzieć, słuchajcie, każdy z nas wchodząc w ten sezon, bo niektórzy dopiero zaczynają latać teraz w maju czy w czerwcu przed wakacjami, a kończą po wakacjach we wrześniu. Powinien zadać sobie trzy pytania, jeżeli chcemy pójść do przodu i rozwinąć się, i posłużę się tutaj przykładami naszych kolegów. Jednym z ostatnich moich takich perełek, które odkryłem, diamentów, które się szlifują, jest Maciek. Maciek jest fotografem od lat, jest też bardzo zdolną osobą w branży IT. I on stwierdził, że bardzo mu się podoba latanie. Kupił sobie Mini 3 Pro i to, było, to była pytarda, bo już zaczął robić swoje pierwsze zdjęcia i filmy. Idzie mu całkiem nieźle, na bieżąco śledzę jego poczynania, bo on publikuje na grupie tym 250 gramów szczęścia co tydzień swoje prace, nawet częściej, nawet dwa razy w tygodniu. No i spotkaliśmy się też na warsztatach rozwojowych na początku maja. Mieliśmy okazję się poznać, porozmawiać, dużo mi powiedział, sporo ze sobą spędziliśmy czasu. Super sprawa, dwa razy Miałem z nim też konsultacje, więc a, dokładnie poznałem jego ścieżkę rozwoju i na tej bazie chciałem Wam powiedzieć o tym, jakie warto sobie zadać e, pytania. Pytanie numer jeden: czy to sprawia mi przyjemność? Bo a, jeżeli nasze życie jest krótkie, może w ten sposób, nasze życie jest bardzo krótkie i jeżeli nie mamy przyjemności w ogóle, jeżeli nie mamy sposobu na to, żeby realizować siebie, no to faktycznie smutno to wszystko wygląda, a, a właśnie latanie i tworzenie prac, e, takich jak zdjęcia czy filmy, czy, czy inne montaże, typu animacje, albo inne tematy, typu mapy, powinny nam sprawiać przyjemność tak? powinny sprawiać, że z drżeniem Czekamy na ten moment, że faktycznie idziemy w ciekawe miejsce, wybieramy sobie, planujemy, przygotowujemy sprzęt, siebie, robimy sobie notatki, obserwujemy innych. Jeżeli to wszystko sprawia, mi, sprawia nam radość, to jest to, co powinno być. Ja Wam powiem, że ja już ten kanał prowadzę 7 lat. I sprawia mi to coraz większą radość. Wydawało mi się, że w pewnym momencie się wypale, ale nie, mógłbym, mógłbym latać cały czas, gdybym tylko miał akumulatory, możliwość edycji e, filmów i niespożyte e, zasoby, że tak powiem, mógłbym latać cały czas. Więc pytanie, taką mi to sprawia przyjemność. I pytanie do ciebie, czy sprawia ci to przyjemność to co robisz w życiu ogólnie, ale także czy latanie sprawia ci przyjemność, bo to jest mega ważna sprawa, czy masz z tego frajdę, czy masz co wspominać, a czy to jest to, czego faktycznie szukałeś, czy to są twoje odpowiedzi. Druga rzecz, o którą warto e, zapytać siebie, to jest to, czy ja się chcę czegoś nauczyć, albo czy się czegoś nauczyłem w tym roku, a co to może być, na przykład jak robić lepsze zdjęcia, albo jak e, robić postprodukcję tych zdjęć, tak? na przykład w Lightroomie, jak składać zdjęcia takie, że, tak, żeby wyglądały naprawdę rewelacyjnie, Pomimo że, czy edytować, pomimo że wykonaliśmy te zdjęcia prostą matrycą, prostym dronem za 2-3 tysiące złotych, który wydaje nam się drogą maszyną, a tak naprawdę jest to matryca wielkości malutkiego paznokcia. Da się to zrobić, trzeba trochę zainteresować się i jest to do zrobienia. A czy się tego nauczyłem? Yy, czy to faktycznie było warto zadajmy sobie to pytanie ja na przykład powiem wam że miałem wiele takich w życiu tematów gdzie mi było ciężko się czegoś nauczyć to powiem jeszcze przy tym punkcie numer 3 ale nauczyłem się na przykład prowadzenia transmisji na żywo, tak? Wydawało mi się, że nie będę w stanie prowadzić tych transmisji, bo spalałem się, nie panowałem nad tym, co się dzieje, nie wiedziałem nawet na jaki temat, nie lubiłem siebie. A naprzeciwko kamery, rozmawianie, mówienie do kamery, tak jak ja w tej chwili, to nie jest niczym przyjemnym, prawda? Bo jednak lepiej spotkać się z kimś żywym, kto normalnie z tobą porozmawia. Ale jeżeli chcę dotrzeć do kilku tysięcy ludzi, no niestety nie dam rady z nimi spotkać się face to face, czyli twarzą w twarz, dlatego że po prostu nie mamy takiej możliwości technicznej nawet. Więc to jest na pewno to, czy nauczyłem się czegoś, co mi było potrzebne do pracy, tak? ja zapisałem się na program rozwojowy, kupiłem sobie 2 warsztaty online na temat prowadzenia transmisji live, zainwestowałem w platformę iCam e Live, z której korzystam do dzisiaj, bo prowadzi mi się, się ją świetnie, jest łatwa intuicyjna, nie muszę się męczyć, mam nagranie od razu na dysku, jeżeli chodzi o live mogę wprowadzić gości, mogę też wideo, audio systemowe, wszystko zapisywać co chcę, i to jest super sprawa, i jak najbardziej z tego się cieszę. Uczestniczyłem też w grupach członkowskich, gdzie uczyłem się budowania społeczności. To też nie było proste, bo wielu z moich kolegów prowadzi świetne kanały, słuchajcie, na YouTubie, czy fajne społeczności, bo jest tam śmiesznie, jest tam zabawnie, ale tak naprawdę mało która osoba jest w stanie się z tego utrzymać w pełni i sprawić, żeby Twoja pasja stała się również sposobem na życie i biznesem bo jeżeli nie przynosi przychodów, no to jest tylko hobby, pozostaje hobby, a tutaj trzeba iść do przodu i się rozwinąć, więc całość, jeżeli chodzi o możliwość monetyzacji treści na YouTubie, musiałem naprawdę przerzucić do góry nogami, począwszy od tego, że, że na początku zaczynało się od tego, że nie wiem, zarobiłem pierwszy, pierwsze pieniądze na afiliacji, na linkach afiliacyjnych, na reklamach na YouTube, jak ten kanał się trochę rozwinął. Później stworzyłem swoje pierwsze warsztaty na Udemy. Okazało się, że można zarabiać. Może nie tak wiele, żeby wystarczyło na życie, ale już przynajmniej wiedziałem, jak to tworzyć. I zdecydowałem się na to, żeby jednak pójść w swoją stronę i stworzyłem swoją platformę. Tą drone bootcamp, która do dzisiaj naprawdę świetna jest i ponad 10 000, 10 400 osób skorzystało w takim małym kraju, tylko osoby, które mówią po polsku, więc da się to zrobić, ale musiałem się tego wszystkiego nauczyć od początku. Są osoby, które na przykład boją się bardzo latać i one kupują sobie drona. I są sparaliżowane, tak. Mieliśmy taką historię, kiedy jedna z dziewczyn, właśnie pojechałem się z nią spotkać, i krok po kroku ją poprowadziłem przez godzinę, i potem już normalnie robiła swoje loty, swoje filmy i dała radę, prawda? Ale musiała to zrobić i wyszła też ze strefy komfortu, o tym powiemy w tym punkcie numer 3. Natomiast warto sobie zadać pytanie, czy ja chcę się nauczyć coś, czegoś w tym roku nowego, co to będzie, w jaki sposób mogę się tego nauczyć, i czy to jest coś, co chcę robić, tak? Co da mi wartość? To jest ta pierwsza część. Bo jeżeli jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, i jest ci z tym dobrze, to nie ma sensu zmieniać. Tak? Jest bardzo dużo osób. W, naszym, w naszej działce, jeżeli chodzi o latanie dronami, 85-90% osób nigdy nie będzie robić zleceń, nie robiła i nie będzie robić, bo robią, my latają dla siebie. To jest tylko i wyłącznie hobby, to jest tylko pasja, czy sposób na to, żeby fajnie spędzić czas. Natomiast są osoby, które Chcą choćby zarobić sobie na sprzęt, są osoby, które chcą mieć dodatkowe źródło dochodu, bo nikomu nie jest lekko, a rachunki są coraz wyższe. Więc zlecenia choćby na social media i parę stów, czy tysiąc, czy dwa tysiące złotych, nawet takie drobne pieniądze na miesiąc, to jest coś, co dla nich stanowi niezwykłą wartość i też chcą się tego nauczyć. Tak? Więc pytanie, czy naprawdę tego chcesz? Czy tylko są to pobożne życzenia, które przekładamy z roku na rok? Bo to jest naprawdę ważne i myślę, że trzeba zadać sobie takie pytanie, czy ja się czegoś chcę nauczyć i czy już się czegoś nauczyłem w tym roku z, z tych moich założeń, które sobie robiłem na przykład 1 stycznia z planów noworocznych. Wiele osób robi takie noworoczne deklaracje, ale później już jak zrobi się ciepło. One pękają jak bańka mydlana. Natomiast wiele osób chce się nauczyć, słuchajcie, bo jednak pomimo, że mamy tych apaczy, tak jak powiedziałem, czyli ludzie, którzy wchodzą na kanał i, a ja tylko patrzę, to są nasi apacze, dużo osób jednak się rozwija i idzie dalej. I są, są osoby, które kapitalnie i latają i robią fajne rzeczy, na co dzień z nimi rozmawiam. Tak jak, nie wiem, Andrzej, na przykład, jeden z kolegów, który, który przyjechał na warsztaty. On teraz z taką pasją zaczął latać, bo go to tak napędziło, że ma niezwykłą motywację. Tak samo Michał Klima, jeździ po całej Polsce, bo taką ma pracę, i zatrzymuje się, żeby sobie odpocząć, i w każdym miejscu robi fantastyczne czy zdjęcia, czy filmy. Jego to w pełni cieszy. Dużo jest osób, które latają na przykład na, tylko nad wodą albo tworzą e, Hyperlapse czy Timelapse, czy łączą la, loty e, takim dronem z, z gimbalem z lotami FPV, i to też ma niezwykły urok, jeżeli chodzi o to, e, co się robi na co dzień. Ale warto sobie, za, warto sobie zadać pytanie, czy ja chcę się czegoś nauczyć i czy to mi da wartość. Czy ja chcę, czy ja mam czas przede wszystkim na to, tak? Czy ja mam energię, bo może, może masz czas, ale nie masz siły na to, żeby. Wtedy można też e, odpowiednio przyjąć strategię, jak to zrobić, żeby pomimo słabych zasobów energetycznych dać radę, bo są sposoby, że dostaniesz wszystko krok po kroku na tacy. Czy ja, Czy moja duma mi pozwala na to, żeby się czegoś nauczyć? To jest dobre też. To jest świetne pytanie, tak? bo są osoby, które wiedzą zawsze lepiej. Takich spotykamy bardzo często. I, i powiem Wam, że to jest też, co mnie zwykle no, wprowadza przynajmniej, doprowadza do uśmiechu, bo cokolwiek by nie, jakiekolwiek argumenty by nie trafiały, to zawsze jest lepiej. Więc są osoby, które się niczego nie nauczą nowego, bo po prostu Duma im na to nie pozwala. I tak też może być. Więc pytanie do Ciebie. Czy chcesz się czegoś nauczyć nowego, czy podejmujesz kroki do tego, ku temu, czy pozwala ci na to czas, Twoja energia, zasoby finansowe i czy pozwala ci na to Twoja duma. To jest bardzo ważne. No i ostatnie pytanie, o którym chciałbym powiedzieć. Myślę, że to jest też ważne pytanie, czy ja wyszedłem ze strefy komfortu. Słuchajcie, ja wielokrotnie uczestniczyłem na przykład w takich grupach, gdzie byli native speakerzy, tak? Amerykanie, na przykład, jak się zaczął COVID, to tam byli Amerykanie, Brytyjczycy głównie paru. Parę osób i ja, no nie? I robiliśmy tam sesję na żywo, ćwiczyliśmy na przykład live y w parach. Gość, ja byłem gospodarzem, gościem z ludźmi, którzy są na przykład public speakerami, takimi motywacyjnymi speakerami, bo oni chcieli się nauczyć, jak to zrobić, żeby przy covid żeby z sali wykładowej przejść do e, studia tak? e, i robić live przed kamerą, więc ja z takimi ludźmi ćwiczyłem i dla mnie to wcale nie było, e, nie było komfortowe, bo nie czułem się po angielsku tak dobrze, żeby z nimi rozmawiać, ale mimo wszystko ogarnąłem, oni byli wy wyrozumieli i pomagaliśmy sobie wszyscy. Ja byłem może trochę lepszy technicznie, oni byli trochę lepsi językowo i daliśmy radę, prawda? Ale jeżeli chodzi o e, Podejmowanie dyskomfortu, czy wyjście ze strefy komfortu, no to zawsze wiąże się to z tym, że przez trochę, przez pewien czas nie będzie mi wygodnie. To jest jedna rzecz. Następna rzecz, podejmuję ryzyko, tak? Bo jest to dla mnie ryzykowne z różnych względów. Muszę zmienić swoją sytuację aktualną. Czy to na przykład nawet wstać rano o czwartej i zrobić sesję o wschodzie słońca. Co wydaje się być abstrakcyjne, ale idealne warunki osiągniesz tylko tyle. Świetnie się ogląda zdjęcia, czy filmy ogląda się, czy animacje time które robił ktoś, właśnie, kto wstał o trzeciej w nocy przed świtem, ale samemu jest, jest już dużo trudniej, tak? Znaleźć miejscówkę, zobaczyć, jak światło się ułoży, zaplanować sobie wszystko przygotować sprzęt, zrobić sobie notatki, podpatrzeć najlepszych i przeprowadzić taką sesję, później postprodukcję. I zbudować na tej bazie komfortu, tego braku komfortu, zbudować swoje portfolio. Następna rzecz to są błędy, tak? Wyjście ze strefy komfortu i rozwój, podjęcie nowych wyzwań wiąże się z błędami. Ludzie boją się błędów, bo nie chcą być e, tak osądzeni czy ocenieni, że są słabi, tak? Nie chcą pokazać swoich słabości, chcą pokazać się z mocnej strony i naprawdę trzeba być mega kozakiem, żeby przyznać się do błędów, pokazać te swoje słabsze strony, zrobić te błędy, skorygować i pójść dalej. A na naszej grupie, powiem wam, tym 250 gramów szczęścia mamy w tej chwili jakieś 220-240 osób, mniej więcej to jest ta skala. Część osób ma stałe członkostwo, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda, a część się ale dużo osób publikuje co tydzień i oni osiągnęli największy progres jeżeli chodzi o swoje prace i wychodzą ze strefy komfortu mają poczucie popełniania błędów bo piszą o tym w komentarzach do swoich postów ale mimo wszystko na tych sesjach rozmawiamy i zawsze jest ten krok do przodu albo dwa kroki. To samo z warsztatami plenarowymi. Przyjechali ludzie i byli wymagający, oni mieli swoje oczekiwania. Każdy określił na wstępie swoje oczekiwania. Jak robiliśmy dwa plenery w maju. I powiem Wam, że nie było tak, żeby ktoś wyjechał i nie. Poszedł przynajmniej o krok do przodu, tak? Bo albo zobaczył nowy sprzęt, albo polatał na czymś nowym, albo odpalił swojego drona, na przykład Awatę, która czekała w pudełku na ten warsztat, bo nie miał śmiałości czy nie miała śmiałości polatać. I tak się też zdarzało. Ktoś inny spróbował innych systemów, bo nie tylko DJI, ale może Wuxnay albo HD0. Dlaczego nie? Ktoś inny spróbował latania nie tylko awatą, ale na przykład pięciocalowym albo z logiem tak, 20, 35, lub też maluchem typu, typu Crux malutki. Zawsze to było coś innego, i takie doświadczenia sprawiają, że Pomimo że wychodzimy ze strefy komfortu, to robimy duży progres. Więc na pewno trzeba powiedzieć, że wyjście ze strefy komfortu daje nam największy rozwój. Ono nie jest łatwe, jest bardzo trudne, ale tylko dzięki temu się rozwiniemy. Ja wam powiem na przykład taki przypadek, że bardzo mi się podobał zawsze triatlon, ale nie umiałem pływać. Jeździłem na rowerze, radziłem sobie, biegałem też, zrobiłem sobie nie wiem 26 prawie 30 maratonów. Bo tam były jeszcze ultramaratony i były jeszcze takie biegi, typu właśnie w triatlonie w Ironmanie, a czy górskie biegi, takie mocniejsze. Ale chcę powiedzieć, że zawsze mi ciężko było pływać. tak? Bałem się otwartej wody, pływałem na basenie od jednej ściany do drugiej. Jak przepłynąłem 100 metrów, to było coś. I nie miałem 20 lat, miałem dużo więcej. Jak stwierdziłem, że chcę zrobić swojego Ironmana, i wiedziałem, że chcę go zrobić w Kalmar w Szwecji i powiem wam, że uczyłem się pływać przez rok. Chodziłem do chłopaka, który uczył mnie, to była totalna tragedia. Ja się prawie topiłem, tak? Ale ćwiczyliśmy technikę, ćwiczyliśmy kraula, ćwiczyliśmy krytą żabkę, na tyle, że byłem w stanie przepłynąć w otwartej wodzie i to w morzu te 4 kilometry, a normalnie byłem w stanie na tych spokojniejszych akwenach przepłynąć 10 kilometrów, a nie, nie umiałem pływać, naprawdę źle się czułem w wodzie, niekomfortowo, prawie na granicy paniki, i mimo wszystko przerzuciłem się. To samo, jeżeli chodzi o loty FPV. Jak ktoś lata tylko Mawikiem, to wie dokładnie o co chodzi, bo ja latałem tylko Mawikiem, i w pewnym momencie jeden z moich kolegów powiedział: Byłych kolegów że ja nie nadaję się, ja nie umiem latać e, FPV, więc nie nadaje się do czegoś tam czegoś. I sobie wtedy pomyślałem, o cholera jasna, faktycznie tak jest, a, trzeba wyjść ze strefy komfortu i nauczyć się. I słuchajcie, przez dwa lata, latałem prawie codziennie, przez dwa lata, symulator jak się nie dało, jak, jak na przykład padał śnieg z deszczem, albo jak wiało, to symulator, a jeżeli tylko się dało, to ładowałem akumulatory i przynajmniej jeden, dwa pakiety, najlepiej pięć dziennie, a już ekstremum to były nawet trzy sesje dziennie. I latałem do bólu, rozbijałem się, gubiłem drony, utopiłem, spaliłem płytek, pewnie z 5, co najmniej, czy ESC, czy Flight Controller, ale ogarnąłem to i słuchajcie, i latam. Oczywiście nie latam mistrzowską, bo też nie uczyłem się w wieku 15 lat, kiedy człowiek się najszybciej uczy, więc wszystko przyszło mi dużo trudniej. To było mega wejście ze strefy komfortu. Trzęsły mi się ręce, nie mogłem ustać przy pierwszych lotach FPV, musiałem siedzieć czy klęczeć później. Wstałem, ale się musiałem opierać o auto albo jakiś słup czy drzewo. I dopiero z czasem doszedłem do takiego poziomu, że jestem w stanie stać na skalę wysokiej i spokojnie ustać nawet akrobacje czy inne rzeczy. Nic się nie dzieje, tak? Pewnie stoję na nogach, latam. Może nie latam super akrobacyjnie, bo też nie lubię takiego stylu, ale latam sobie cruisingiem, takim widokowym, i to mi w zupełności wystarcza. To, co robię w tej chwili, i, i uwielbiam to robić. Mógłbym latać całymi dniami, jakbym tylko miał pod dostatkiem akumulatorów i innych zasobów. Więc na pewno to było bardzo duże wyjście ze strefy komfortu. To samo co ze, ze, ze e, sesjami live, tak? Ja co tydzień, słuchajcie, mam sesję na żywo. Jeżeli nie daję rady. Na żywo występować, nagrywam te sesje dla Was, żeby program w sobotę o 9.30 był na antenie, dlatego, że to jest ta latarnia morska, gdzie statki, którą statki widzą i do której się kierują. Ktoś może powiedzieć, czy, czy ta audycja jest dobra, czy ten kanał jest dobry merytorycznie. Na pewno nie jest. Tak jak nawet Rolling Stonesi. Czy najlepsze będy na świecie, tak? Nie, czy nawet Barcelona nie zawsze gra super mecz? Nie zawsze gwiazdy z Bar Barce grają najlepsze mecze, czy z Realu. Czy z Paris Saint-Germain, bo są słabsze dni, wiadomo, i ten kanał nigdy nie będzie perfekcyjny, bo jest prowadzony na, na amatorskich zasobach. Tak? Zwykła kamera, parę dronów i dużo serca i czasu, i to wystarczy. tak, Nie musi być to studio Polsatu i, i zasoby z TVN Turbo żebym był wielkim youtuberem, nie muszą mi wszyscy przesyłać tutaj sprzętu i wykupować reklam na tym kanale, żebym ja dawał wartość innym, bo wystarczy, że w czymś czujesz się dobrze i dasz wartość innym, jak tylko chcesz, więc... Na pewno błędów dużo, na pewno brak poczucia stabilności, na pewno ryzyko, na pewno dyskomfort, niewygoda, ale to wszystko prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie się dużo nauczyć. Także podsumowując tą dzisiejszą audycję, chciałem Was prosić o to, żebyście sobie zadali te trzy pytania. Czy chce się czegoś nauczyć? Po pierwsze, czy sprawia mi to przyjemność? Jaką przyjemność mi to sprawia? Czy, czy dużą, czy tylko trochę, czy czasami? I czy wychodzę z strefy komfortu, bo wtedy się najbardziej rozwijam. Jeżeli zadasz sobie te pytania i, i sam sobie na nie odpowiesz, można też sobie zrobić notatki w ten sposób, odpowiadając na, te, na bazie tych, tych pytań. To najwięcej się rozwiniesz, najwięcej zyskasz i też popatrzysz na siebie trochę z lotu ptaka w którym punkcie ja jestem, co chciałbym osiągnąć i myślę, że ten komentarz też byłby ważny, cenny, jeżeli możesz, to daj na, na czacie, czy, czy w komentarzu, jeżeli oglądasz później na, do tego epizodu. To są ważne sprawy. Dzisiaj nie rozmawiamy na temat techniczny, bo będzie inna okazja, żebym wam opowiadał trochę o Mavicu 3, jak, pro, jakie widzę u niego słabsze strony, czy dobrze, że, że go kupiłem, czy czy jest wart swoich pieniędzy? Jak to wygląda cenowo pod kątem technicznym? Jak wygląda pod kątem innych dronów w porównaniu? To, to o tym wszystkim mogę powiedzieć na bieżąco, ale jeżeli nie mamy tego czynnika ważnego, to jest taka sprawa kluczowa. Przypomniałem sobie jeszcze takie, dużo takich sytuacji mam, bo poznaję różnych ludzi, którzy przy różnych okazjach, tak, między innymi właśnie przyjeżdżają na warsztaty. Kiedyś przyjechał w zeszłym roku Jacek i go trochę obserwuję, bo Jacek świetnie się rozwinął. Od zera zbudował dwie duże firmy, czy nawet już może trzy, Ma, jest sporym przedsiębiorcą, zatrudnia dużo osób. I on powiedział kiedyś w ostatnim wywiadzie swoim, i to było świetne, że nie, nigdy by nie robił biznesu, który nie sprawia mi mu przyjemności. W którym nie czuje się jak ryba w wodzie i pomimo, że wie, ma informacje, choćby od kolegów, czy znajomych, czy ludzi z branży, że można zrobić biznes taki, czy taki, czy większe pieniądze, on nigdy by tego nie zrobił. Tak samo ja czuję, że ten kanał i to, co robimy tutaj wspólnie, ta społeczność i, i latanie to jest najfajniejsza rzecz, jaką można robić na świecie. I powiem wam, że nie zamieniłbym się, pomimo, że miałbym propozycję, bo ten kanał wiadomo, że też mógłbym prowadzić go po angielsku, czy, czy mógłbym też wpleść inne tematy związane, nie wiem, ze smartfonami, choćby czy samochodami, czymś, co wiele osób ma, tak, czy, czy hulajnogi i inne tego typu popularne gadżety. Ale nie, stwierdziłem, że chcę się specjalizować w bardzo wąskiej, niszowej branży, bo po pierwsze jest niewielka konkurencja, po drugie tutaj dam największą wartość i, i to jest też coś, co jest bardzo specyficzne, bo ta działka się bardzo rozwija z czasem i też coraz więcej ludzi się interesuje. To jest coś, co daje też mi największą frajdę. Myślę, że tyle, słuchajcie. To ty, odpowiedź na te trzy pytania da Wam e, mocnego kopa rozwojowego. Pytanie tylko do Ciebie i czas jest zadać pytanie e, zdecydowanie: czy masz na to czas? Czy masz na to chęci i ochotę, zapał, siły? I czy Duma Ci pozwoli na to, żeby się w tym roku rozwinąć? Słuchajcie, życzę Wam fantastycznego weekendu. E, jest kapitalna pogoda. Ja już ładuję akumulatory i zaraz latamy. Dzisiaj mam w planie. Pięć punktów widokowych cudnych. Mocno się przygotowałem do trzy dni do tego dnia, także Wam również życzę wspaniałego weekendu, a my widzimy się już niedługo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!